Okres jesienno-zimowy to jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, to faktycznie bardzo intensywny czas naszej pracy i pomaganiu takim osobom. Nasi pracownicy na bieżąco i ze zdwojoną uwagą monitorują miejsca, gdzie takie osoby mogą się zbierać, aby im oferować pełną ofertę naszej pomocy, przede wszystkim tej pomocy związanej ze schronieniem. Nasze noclegownie, ogrzewalnie pracują pełną parą. Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, oczywiście są przyjmowane. W tym tygodniu, kiedy są zapowiadane te największe takie mrozy, noclegownia przy ulicy Makuszyńskiego działa 24 godziny na dobę, to znaczy osoby mogą tam przebywać też w ciągu dnia. Oczywiście też, jeżeli chodzi o taką pomoc, to działa i funkcjonuje streetbus, który każdego dnia wieczorem wyjeżdża na ulicę naszego miasta, oferując osobom bezdomnym możliwość kanapek, ciepłej herbaty, kawy, chwilowego takiego ogrzania się, no i też pełną informację, gdzie mogą skorzystać z pomocy.